Cześć, witajcie bardzo serdecznie już w czwartym odcinku z naszej serii na mapie On the Hills. On the Hills, coś takiego. Dzisiaj, jak mówiłem w poprzednim odcinku, akcja Obornik. Wywozimy na tą soję, co tam sialiśmy poplonowo. Taka trochę duża łyżka, tu wziąłem dużą łyżkę do... mówcie mi, do Merlo, ale jak nie, jak Merlo powinno dać radę na luzie. Nie wiem, ile tu będzie łyżek wchodziło na tą. Sobie odpalę chudy i sprawdzimy 52%, a nie wiem ile, a bo to jeszcze pół, to jakieś 70% pewnie jest już. Włączymy sobie tą pomoc. Oczywiście tak dogadałem się jak z sąsiadem, że za 100 ton chciał 7 tysięcy. Mieliśmy w poprzednim 52 tysiące. Oddałem sąsiadowi jego należność. 7 tysięcy. Wszystko się dogadaliśmy. Przywiózł mi to nawet do boksu. Trochę tam porozsypywał z boku, ale to tam raczej powinniśmy dać sobie radę. Dobra, tutaj mamy tak, tak i teraz jest chyba pełno, więc skoczymy na pole. Miałem oczywiście zamiar zrobić tak, że wezmę, zrobię odcinek z wożenia na pole, ale to jakoś tak moim zdaniem nie potrzeba. Odpalimy sobie New Hollanda, czyli Fiata, takiego jak ja się wożę w realu, znaczy no bardzo podobny, on tak samo w sumie wygląda, tylko że nie ma New Holland, tylko ma Fiat Agri, coś takiego, i też ma 75 koni mechanicznych. Więc tutaj ładnie już tam pole urosło w miarę, środek jest taki trochę przesiane, bo wypaliło trochę i trzeba było przesiać. Sobie powozimy tutaj, zobaczymy 10 po, tak zacząłem nagrywać. Nie wiem, jak to szeroko będzie rozwalało. I teraz pytanie. Rozłóż obornik. Okej. Okay. Dobra, czyli tak będziemy jeździć. Nie wiem, szeroko to będzie dawało? W sumie nawet tego nie widać za bardzo. Ale jest manure V2, więc i tak trzeba trochę do boku. 10 na godzinę powinien na luzie sobie dać radę. Mam nadzieję, że wam się taka akcja spodoba. No, tak jak w pierwszych dwóch odcinkach mówiłem, poszczególne zadania, tak to no, trzeba coś robić tutaj, wymyślać coś nowego, żeby nie robić w kółko tego samego, tych samych zadań, tak jakby. W następnym odcinku mam zamiar coś już pokombinować z naszym polem number 56, to jest pole z trawą bodajże. Trzeba by było tam rozlać gnojówkę albo coś tam, azotan jakiś dać, żeby trawa lepsze plony dała. I wtedy sobie może Marcina albo Kamisia, któryś z tam z chłopaków najmę do roboty, żebyśmy sobie ładnie te pole obrobili, w sensie chyba w okrągłe zrobimy, cały sprzęt wypożyczymy od, nie wiem, marki Case albo coś w tym stylu, że taki case'owy odcinek by był. Ciągniki z prasę, co tam w sumie jeszcze można by było sprowadzić. Zobaczymy, co Case będzie miał w ofercie. No bo jednak coś innego, coś nowego. Może byśmy nawet jakiś ciągnik w przyszłości zakupili marki Case. Albo coś z Klasa, bo Klas w sumie też dużo zielonkarskich oferuje maszyn. Zobaczymy, jak to będzie, jak się dogadam z firmami. Więc sobie dorzucimy tutaj, bo nie wiedziałem, jak dorzucać i tak dopiero dotąd. O, trzeba dorzucić słabo trochę, bo pewnie jeden rozrzutnik tylko będzie potrzebny. No ale to może właśnie obornik na pole, zobaczymy, nie wiem, może powozimy trochę tego obornika na inne pola. Mam zamiar jeszcze jakieś sobie dokupić.
Myślałem nad polem numer 44, ale jak na razie trzeba by było przejadę się, może wezmę do ojca, się przejadę, zobaczę później jaka tam będzie cena za te pole, bo tak w sumie no, ciekawszego nic chyba nie ma. 24 pole jeszcze takie w miarę coś tam ciekawością może by dawało, ale to zobaczę po odcinku oczywiście. Żeby nie było, sobie powozimy, zobaczymy, czy jeszcze jeden, pewnie jeszcze jeden rozrzutnik się przyda nam na te pole. I nie wiem, jak to zalicza, czy to musi urosnąć ten, czy to już mogę orać i to zaliczy mi jako za nawóz. Zobaczymy, jedynie jak nie, to będę musiał rozsiać nawóz pod korzeń. Jeszcze nie wiem nawet, co tu będę siał za bardzo. Myślę nad jęczmieniem, pszenicą, no bo jednak na tamtym polu mam pszenicę. To może jakiś jęczmień przydałoby się na pewno. Z krowami jak na razie nie mam. O, ciągnik stanął, dawaj. Z krowami nie mam jak na razie co się rozpędzać. No, jak na razie to co jest powinno wystarczyć. Więc. Na pewno jakieś w kolejnych odcinkach będziemy próbować. Jak na razie trzeba trochę zapasów zrobić. Nawet w sumie kukurydzy nie mamy, a co tu mówić o krowach, żeby zapewnić je jedzenie. Oczywiście można kupować tam karmę, ale to jednak nie to samo co swojskie zboże, jak i kukurydza, trawa, tak. Nie będziemy wszystkiego od sąsiadów kupować, bo to jest bez sensu. A jednak trochę zaoszczędzimy, w końcu mamy na nich zarabiać, a nie dokładać do własnego biznesu, żeby im dać jedzenie czy coś w tym stylu. Chyba raczej nie będzie trzeba napełniać drugiego rozrzutnika, zobaczymy jedynie łyżkę, tylko wrzucimy, żeby nam starczyło na całe pole. No, ładnie ten zestaw wygląda, fajnie, podoba mi się, ładny jest. Aż bym takiego farmtecha przygarnął na farmę. Taki jak mówiłem, New Holland taki jest, ale Fiat, no to jest jeszcze Fiat. Nie wiem czemu tu zrobili New Hollanda. Powinien być Fiat Agri, coś w tym stylu. Ale to tam moderator tak robił, więc ja się nie wtrącam. 2,5 tony, no to na spokojnie powinno nam starczyć. Możemy sobie przyspieszyć trochę czas na 15, żeby już przyspieszyło trochę to. Wszystko ładnie nam urosło. Zobaczymy, czy to trzeba właśnie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Miałem to sprawdzić. Czy to trzeba zrobić tak, że to musi urosnąć i dopiero wtedy możemy to zaorać? Czy jak już założemy to, nawet jak jest w tym stanie, czy to daje nam już jakiś tam procent do nawozu? Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem, więc słabo trochę. Chyba nawet nie będę musiał dorzucać łyżki. Może trochę za szybko jeżdżę i za rzadko rzucam ten obornik, ale nie no, będę musiał jechać jeszcze dorzucić zwyżkę. Trochę powoli pójdziemy. Zostawimy, nie będziemy. A zamkniemy klapę. W sumie niech zostanie trochę z tyłu, żeby tam nie wylatywało za bardzo na pole, na drogę. Żeby później nie było sprzątania po tym. Jednak może sąsiad się doczepić, że mu drogę ubrudziliśmy albo coś, bo to. Różnie z sąsiadami. Zobaczymy jeszcze właśnie jak mówię z tymi ciągnikami marką Classy Case'a. Zobaczymy jak się dogadamy z nimi. To może coś tam nam fajnego dorzucą do naszej akcji kolejnej dla już żeby zbierać krówkom trochę. Prasę klasa nawet chyba mamy, z tego co ja pamiętam, tak kostkującą, więc
Może w kostki by się pobawiło z tymi zielonkarskimi. Zobaczymy, czy będziemy robić samą trawę, czy siano kiszonkę. Raczej bardziej trawę chyba zrobimy. Tylko pozgrabiać będzie trzeba. Odpalmy merlo. Nabierzmy tak z 3 tony. Powoli. O, 4 tony akurat to jest łyżka, to w sumie może być. To będziemy mieli 4,5 tony gdzieś na rozrzutniku. Więc na spokojnie powinniśmy dać radę. Merlo. Spokojnie, zaraz trochę opadnie. Opada? Ja opadłem na koła, już to dobrze. Dobra. Sobie merlo zgasimy, zostawimy. Ciekawe, czy tu ma, nie ma nic. Szkoda, że nie ma otwieranych drzwi tak do tyłu. Dobra. Lecimy na pole. Znowu. Muszę tam zrobić miejsce, żeby przejeżdżać tamtędy. Bo tam akurat wały stoją posiewne. Muszę je gdzieś przestawić, żeby zrobić miejsce na nie. Zobaczę, jedynie gdzieś pod wiatę jakąś ustawię je, żeby nie było. Czekajcie, jeszcze sobie telefon podłączę. Pewnie będzie słychać dźwięk Windowsa, jak podłączam telefon pod komputer. Ale przepraszam bardzo serdecznie. Dobra, otwórzmy sobie. O, nawet wyskoczyło, że. Ciekawe, czy to będzie widać na nagraniu. Będę musiał tu pamiętać, sprawdzić. Gdzieś tu dojechałem do połowy pola. Tutaj, o. Dobra. Dajemy ostro obornik. Niech się ładnie wysypuje. Szkoda, że to nie jest tak trochę dopracowane, bo jednak w połowie mamy obornik, a z tyłu jest pusto i niby sypie. Ale już tu trudno. Nie wiem, czy będziemy mieli tyle czasu, żeby zaorać to pole. Bo chyba jakoś 10 po zaczynałem nagrywać. Jest już 24, czyli jakieś 15 minut już nagrywam. Tak na oko mówię oczywiście, bo nie wiem. Może coś się uda zaorać, albo wyjedziemy z tymi wałami po siebie. Nie, no z wałami nie będziemy wjeżdżać po oborniku, bo to dziwnie będzie wyglądało. Ale wjedziemy sobie z pługiem, zobaczymy, ustawimy go, a nie. Jedynie sobie poza nagraniem zaoram je. Jak będą mi się odcinki renderowały, to na pewno sobie znajdę na to czas. Więc ja to zaraz sobie kończę, wezmę zaraz, podczepię pług, żeby było. I przyjadę, zaoramy tu kawałek pola, zobaczymy, jak to wejdzie, jak to w ogóle będzie się sprawowało wszystko. Tak, starajmy się, staram się sypać już, żeby nie jeździć drugi raz. Jedynie przejadę tu jeszcze raz z powrotem w którąś stronę, żeby opróżnić trochę ten rozrzutnik. Szkoda, że nie ma opcji wysypywania na ziemię za pomocą rozrzutnika, że się kubka nam robi. Przydałoby się to. Wiem, że w jakichś rozrzutnikach właśnie to było. Nie wiem, czy bodajże w 15 z Farminga Forczynitowskie miały taką możliwość, że właśnie nimi się jechało. Można stanąć na polu i one tam dosłownie odpalały się, jak teraz jest włączony, i wysypywało się. Niestety FarmTech trochę bardziej oryginalny, ale jednak mi się podoba, fajnie to wygląda, ten zestawik. Chyba będzie idealnie, tam nie jest do końca nawężone, ale to nie przeszkadza. I mamy pusto. Dobra, zamykamy klapę. Trochę się New Holland nam ubrudził, ale mówi się trudno. Dosłownie chyba zdążymy wjechać
i podczepić i będziemy sobie tu New Hollandem wiadę od tyłu stanę. Niech sobie stoi, ja wezmę szybko Deutscha. No, wiatę tu mam pustą, tu może wstawię ten. Tutaj mamy wszystkie ładnie. Odczep sobie. Odpalmy Deutscha. No i nad tym pługiem będzie trzeba kiedyś myśleć, żeby zmienić jej. Ale jak na razie mamy 100 coś konny ciągnik. O, już nawet siły podnosić go nie ma. Ale jak na razie Deutscha zostawię jedynie nad New Hollandem, właśnie będę myślał, żeby wymienić go na jakiegoś case'a albo klasa. Zobaczymy, co tam będą mieli za ofertę w sklepie. Tutaj wjadę gdzieś sobie. Ładnie. Spróbujemy to zaorać, jedynie jak nie będzie szło, to... Ładnie idzie, fajnie to wygląda naprawdę. Pługi Agromasza mi się podobają z kółeczkiem. Taki w sumie jest w realu u mnie, ale trochę krzywo jadę. Ale to trudno. Przeciąłem się tak w sumie trochę przez środek. O, i kolejny dźwięk z systemu. Nie wiem, czy. Muszę zobaczyć, czy to się wyświetlało. Tak, 27, 8 minut, 18 minuta nagrania, przepraszam. To wtedy będę musiał zobaczyć. No nic, ja będę musiał sobie te pole zaorać poza nagraniem. Oczywiście, no, coś trzeba na serii nie pokazać, żeby to ta seria lepiej wyglądała. No bo jednak orka jest moim zdaniem nudną pracą, monotonną, gdyż trzeba w sumie każde pole orać. Przy włączonym funkcji, jak ta funkcja się nazywała? Wymagana okresowa orka, o bodajże tak to się nazywało. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Farminga, jak i do innych zapraszam. Oczywiście łapka w górę musi być. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.